wirtualnej Polski. Opowiedz trochę o tym, kiedy się odbywało to głosowanie i jak byli zgłaszani nominowani. Setki tysięcy oddanych głosów, głosowanie, które trwało przez ponad miesiąc. Polacy mieli okazję, zarówno nasi rodacy mieszkający w Polsce, jak i ci, którzy mieszkają za granicą, mieli okazję zaproponować nam dowolną osobę, każdego Polaka, od znanego Roberta Lewandowskiego po nieznanego sąsiada, który mieszka dom obok, jeżeli uznali, że ta osoba w sposób szczególny, wartościowy przysługuje się albo przysłużyła się budowaniu wizerunku naszego kraju. Było wiele bardzo ciekawych i zaskakujących nominacji, no ale najwięcej głosów zdobył on. Powiem tylko tyle, że to jest on. Dobrze, a jego nazwisko ogłosi pan Krzysztof Olszewski, zastępca redaktora naczelnego Manu.pl, który towarzyszył konkursowi od samego początku. Zapraszamy pana na scenę. Nagrody zapraszamy. Nagrodę wręczy doradca prezydenta RP Mariusz Rusiecki. Zapraszamy na scenę. Zapraszamy też na scenę prezesa Marcina Trudzińskiego. Zapraszamy, panie prezesie. Po tak wzruszającym filmie to ciężko cokolwiek powiedzieć, ale spróbuję. Nagroda w imieniu setek tysięcy internautów brzmi dumnie i to rzeczywiście pokazuje skalę, że Polacy nie zgłosili tylko znanych piłkarzy, cenionych sportowców, ale wybrali naprawdę niezwykłą osobę. Pozwolą państwo, że przeczytam krótką laudację. Ambasador Polski, Nagroda Publiczności. Nagrodę Publiczności wręczam w imieniu polskich internautów, bo to ich głosy decydowały o tym, kto zwycięży w tej kategorii. Polacy wysoko cenią odwagę i fantazję, zwłaszcza gdy towarzyszy im skromność, profesjonalizm oraz szacunek dla drugiego człowieka i to najbliższych. Zdobywca Nagrody Publiczności to człowiek wyjątkowy, prawdziwy obieżył świata, jednocześnie lokalny patriota, zakochany w Tatrach i szanujący swoje korzenie. Jako ratownik Topry zawsze gotowy do niesienia pomocy, jako obywatel zaangażowany w ochronę środowiska, jako narciarz i himalaista, waleczny, ale rozsądny i nie podejmujący zbędnego ryzyka. Piękny przykład dla młodego pokolenia. Zapraszam na scenę pierwszego człowieka na świecie, który zjechał na nartach ze szczytu K2, pana Andrzeja Barkiela. Szanowni państwo, nie jestem Andrzejem Bargielem, to rzecz oczywista, natomiast Andrzej Bargiel właśnie do nas zjeżdża. Nie wiem, czy akurat dziś wybrał się na K2 i po prostu te ostatnie szusy prowadzą nas tutaj do pałacu, czy też jakieś inne, bardziej prozaiczne przyczyny. Nie, ale poprosił mnie jednocześnie poprzez specjalną osobę, abym wyszedł, powiedział, jaki to wielki dla niego zaszczyt, to wyróżnienie, zwłaszcza, że przyznane głosami pewnego ogółu Polaków, internautów. No, dla każdego z nas K2 to jest pewien synonim trudności, skali trudności. Będziemy dzisiaj nagradzali szybowniczkę, prawda, ambasadora polskiego sportu, kobietę nieustraszoną, która pokonała mężczyzn. W szybownictwie jedną ze spraw, które można poczuć, jest cisza. Cisza. Tam nie ma silnika, jest cisza, można zanurzyć się w przestrzeni. Wiem coś o tym, raz furnąłem szybowcem. Natomiast nigdy nie byłem na K2, ale mam jedno doświadczenie. Wiem, że z dołu wierzchołek wygląda zupełnie inaczej niż patrząc z góry w dół. Że jest to dużo, dużo trudniejsze, kiedy tam się człowiek wespnie, wystarczy wejść na pierwszą skocznię narciarską i spojrzeć w dół. Z dołu wygląda zupełnie przyjaźnie, z góry tylko nieliczni odważają się rzucić w dół. A zatem w imieniu Andrzeja Bargiela, który naprawdę lada chwila może się tutaj pojawić, chciałbym za to wyrażnienie bardzo, bardzo podziękować i jednocześnie przeprosić za zamieszanie. Czyli Przemku, odbierzesz na razie dyplom. Poczekamy, kiedy pan Andrzej do nas dotrze i jak to się pojawi. Do rąk własnych. Mam nadzieję, że będzie to jeszcze w trakcie naszego spotkania.